Szybki taki instruktażowy film, co tu zrobić, żeby nam się ta przesłona nie brudziła. Tu mamy taki kruciec, mamy już go odkręconego, zaraz go wyjmę i pokażę wam, co zrobić. Tak więc wyjmujemy kruciec, skruciec, który idzie od EGR-a. O, tak on właśnie wygląda. I w tej pozycji go wyjąłem i tu jest takie małe okienko. To okienko zrobimy, że będzie szło w drugą stronę i ta przepustnica nam się nie będzie brudzić. Zaraz to oczyszczę i zamontuję z powrotem. Ja nasz kruciec wygląda tak. I teraz co zrobić, żeby założyć? Tu Volkswagen się trochę zabezpieczył, żeby nie założyć tego odwrotnie. Jest takie wycięcie. Po drugiej stronie tego wycięcia nie ma, więc fizycznie nie da się założyć. No ale żeby nam się ta przepustnica nie blokowała tutaj, to po prostu tutaj widzicie, to okienko musi być w drugą stronę. I wszystkie te opary, które tutaj z EGR-a wlatują nam do kolektora sącego, one lecą prosto do cylindrów, nie na tą przepustnicę. Teraz tak, weźmiemy szlifierkę kątową, wytniemy taką tutaj wpustkę i zamontujemy tak, jak to powinno być zamontowane. Nasze wycięcie już jest zrobione, także montujemy teraz z powrotem i już nasza przepustnica się brudzić nie będzie. Także prasa kosztowała nas dosłownie nic, parę minut kręcenia, czyszczenia i założenia z powrotem. Zalecam każdemu, kto posiada taki samochód z takim silnikiem lub inny z gamy Audi Volkswagen. 2 litry, 1,9 bodajże. Wszystkie, które mają ten system powrotu spalin do kolektora sącego, zalecam wam to zrobić. To naprawdę pomaga, przedłuża żywotność waszej przepustnicy i samego silnika. Także dzięki za oglądanie i pozdrawiam, cześć.